Cześć wdejdźmeczki, z tej strony Sasek i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak grać w Fortnite Ratowanie Świata na Waszym smartfonie. Więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Hey, słuchajcie, jeszcze przed odcinkiem zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli filmik Wam się spodobał i przydał. Jeżeli lubicie oglądać mnie i chcecie oglądać na bieżąco, zapraszam do subskrypcji kanału i jeszcze zapraszam do napisania jakiegoś pozytywnego komentarza pod tym odcinkiem, lub jeżeli macie jakieś problemy, piszcie, ja postaram się odpowiedzieć na Wasz komentarz. I słuchajcie, zaczynamy. Yy, I tak, na starcie chciałem wam powiedzieć, że to nie jest oddzielna aplikacja, nie zrobicie tego oddzielnie, musi być do tego używany komputer. Niestety, ale to jest streamowanie obrazu z komputera na wasz telefon i niekoniecznie to musi być, być przez Wi-Fi domowe. Może też być to przez LTE, czyli możecie. Na przykład przed szkołą, czy tam gdzieś w busie, w tramwaju, wszędzie możecie grać, łączyć się z waszym komputerem przez LTE. Jest to z lekkim opóźnieniem, ale nie jest to już na ten moment tak widoczne, więc można spokojnie grać Ratowanie Świata. To jest bezproblemowe. Ok, a zacznijmy od tego, jak to zrobić. Możemy to zrobić dzięki aplikacji, którą już wam tutaj pokazuję. Zobaczcie, aplikacja nazywa się Remote Streamer. I słuchajcie, jest to aplikacja w 100% darmowa. Link do niej zamieszczam w opisie. Należy ją pobrać na komputer i należy ją pobrać na wasz telefon. Na ios i Androida jest aplikacja. Wszystko będziecie mieli w linkach w opisie. I słuchajcie, jeżeli pobraliście tą aplikację, musicie się zarejestrować. Rejestrujecie się, zakładacie konto, e-mail, hasło i pojawia wam się taki ekran. Tu raczej launchera Epic Games. Nie będzie, dlatego co trzeba zrobić, żeby dodać launcher Epic Games? Ja go sobie usunę na potrzeby tego materiału. Klikacie Add Game, wybieracie folder, gdzie jest zainstalowany i jak to zrobić? Klikacie sobie prawym na wasz launcher, otwórz lokalizację pliku. Tutaj macie tą lokalizację pliku i to dokładnie tutaj oto kolumienkę musicie wejść, w, no tutaj właśnie, ok. Więc robimy tak, wchodzimy sobie w D, Epic Games. Następnie wchodzimy w launcher Porter Binaries i system 32, czyli w launcher Porter Binaries i system 32 i zaznaczamy to, klikamy add game i gotowe. To tyle z aplikacji. Teraz przenosimy się na nasz telefon. OK, słuchajcie, gdy jesteśmy już na naszym telefonie i mamy pobraną, oto tą aplikację, uruchamiamy ją i logujemy się za pomocą tego samego maila i hasła, które podaliśmy wcześniej na komputerze. Łączymy się przez sieć Wi-Fi lub dodajemy nasze urządzenie tutaj z karty za pomocą IP wyświetlonego tutaj na dole ekranu, zobaczycie w którym miejscu. I wchodzimy, łączymy się z komputerem. Klikamy, komputer się połączył. I mamy dostęp. Tu jest jeszcze darmowa wersja, dlatego mamy reklamy. Tutaj jeszcze raz klikniemy, bo się coś niestety nie połączyło. O, już się połączyło. I mamy naszą grę. Wybieramy naszą grę. I uruchamia nam się oczywiście z reklamą standardowo Fortnite Launcher. Ok, i mamy już dostęp do naszego komputera. Za pomocą myszki przesuwamy tutaj, tak żeby wybrać Launcher Epic. Odpalamy Fortnite'a. Zamykamy Launcher Epic za ten czas. O, i Fortnite nam się aktualnie odpala. Ok, zobaczcie, zalogowaliśmy się do naszej gry, i mamy na telefonie, jak i na komputerze naszą grę. Teraz mogę tutaj myszką wybrać Fortnite. Ratowanie świata. Klikamy, i nasze ratowanie świata tym samym uruchamia się, i możemy w nie grać. Zaraz zobaczycie, zaprezentuję Wam. Tutaj po prostu trzeba dodać, jeszcze na ekranie, zaraz zaprezentuję Wam, odpowiednie klawisze, żebyście mogli tym sterować. Ja na ekranie dodałem sobie siódemkę, taką jak używam na przykład Miśka. Dodałem sobie tutaj piąteczkę, J, dziewiąteczkę, spację. Dodałem sobie R do przeładowania, escape'a, M, żeby M nie pamiętam do czego służyło, G, żeby edytować, Q, żeby odpalać deskolotkę i sobie amunicję tworzyć, E i strzałki. Jak to dodać, zaraz Wam pokażę, ale najpierw przejedziemy sobie myszką i wyjdziemy. zobaczcie, mamy ratowanie świata na telefonie, wszystkie dostępne funkcje, tutaj możecie sobie lamki zobaczyć, dowodzenie, wszystko mamy. I żeby dodać takie rzeczy, klikamy sobie tutaj w lewy górny róg, w ten znaczek. I tutaj macie coś jak Interface. Tu możecie sobie dodać jakiś tam przycisk, powiedzmy dodajmy Y, i pojawia się, możemy sobie dostosować, i chcecie być, żeby był na ekranie. Strzałki do ruszania się dodajemy tutaj i wybieramy wsad. I tyle w kwestii strzałek. Myślę, że to był prosty poradnik. Jeżeli Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji, jeżeli Wam pomogłem. Zachęcam też do obejrzenia kolejnych filmików, które zaraz Wam się pojawią. Dzięki za oglądanie, ja byłem Sasek i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć!